Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej zrealizował projekt współfinansowany z funduszy unijnych pod nazwą Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego. Obejmował on następujące zadania: budowę drugiego sektora składowiska odpadów, zamknięcie i rekultywację starego składowiska odpadów, wybudowanie nowoczesnego zakładu gospodarki odpadami. Efektem zakładu jest m.in. zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, w tym odpadów biodegradowalnych oraz odzysk surowców z odpadów komunalnych zmieszanych, przewidywany na poziomie 25%. Zakład Gospodarki Odpadami SA zajmuje się zarządzaniem i eksploatacją składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpieczne i obojętne, odzyskiem odpadów nadających się do wtórnego wykorzystania, unieszkodliwieniem odpadów poprzez ich składowanie, a od momentu uruchomienia zakładu odzyskiem surowców wtórnych i kierowaniem na składowisko tylko odpadów poprocesowych i balastowych. Nowy zakład składa się z następujących obiektów: budynek wagowy z portiernią i wagami, sortownia o wydajności 70 tysięcy ton rocznie w systemie dwuzmianowym, magazyn surowców wydzielonych w sortowni, budynek warsztatowy, magazyn odpadów niebezpiecznych, stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o wydajności 2400 ton rocznie, plac do kruszenia betonu o przepustowości 3700 ton rocznie, na którym znajduje się kruszarka wraz z przesiewaczem umożliwiającym rozdział rozkruszu na trzy frakcje: drobna, średnia, gruba. Kompostownia o przepustowości około 25 tysięcy ton rocznie. Każdorazowo przy wjeździe na zakład śmieciarki z odpadami są ważone, dane rejestrowane, a samochody kierowane w odpowiednie miejsce. Sortownia, kompostownia, plac do kruszenia betonu. Odpady wyładowywane są w hali sortowni, które następnie po uprzednim wyeliminowaniu odpadów tarasujących, meble, opony, sprzęt AGD kierowane są za pomocą przenośnika do kabiny wstępnej segregacji. Tutaj eliminowane są odpady mogące utrudnić lub zakłócić proces sortowania: odpady gabarytowe, szkło, odpady niebezpieczne. Pozostałe odpady kierowane są do sita bębnowego, który rozdziela odpady na odpowiednie frakcje. Frakcja gruba powyżej 300 mm zostaje zawrócona do hali przyjęć i po rozdrobnieniu kierowana jest ponownie na linię technologiczną. Frakcja średnia od 80 do 300 mm zostaje skierowana za pomocą przenośników do ciągu 7 separatorów opto-pneumatycznych celem wydzielenia surowców wtórnych, takich jak makulatura, czyli papier, karton, tworzywa sztuczne, folia, PET niebieski, zielony, transparentny, PEPP, opakowania typu Tetra Pak, frakcja energetyczna stanowiąca komponent do produkcji paliwa alternatywnego RDF oraz wydzielenia za pomocą separatorów metali żelaznych i nieżelaznych. Frakcja od 80 do 300 mm z sita bębnowego kierowana jest do separatora umożliwiającego wydzielenie tworzywa sztucznego, za wyjątkiem PCV oraz opakowań wielomateriałowych. A następnie frakcja kierowana jest do separatora, który umożliwia wydzielenie papieru. Po wydzieleniu papieru strumień odpadów kierowany jest do separatora RDF, który umożliwia wydzielenie frakcji energetycznej, kierowanej następnie do przenośnika bunkrowego i prasy belującej. Z kolei wydzielona frakcja tworzyw sztucznych przekazywana zostaje do separatora balistycznego celem podziału na frakcję lekką i ciężką. Frakcja lekka kierowana jest do separatora, który umożliwia wydzielenie folii. Frakcja ciężka, czyli PET opakowania wielomateriałowe, PE i PP, kierowana jest do ciągów separatorów. Pierwszym z nich jest separator wydzielający PET transparentny lub PET danego koloru. W następnym etapie frakcja kierowana jest do separatora, który umożliwia wydzielenie PE i PP. Na końcu frakcja kierowana jest do separatora, który umożliwia wydzielenie Tetra Pak i PET niebieski. Każdy wydzielony surowiec zostaje dodatkowo podczyszczany w kabinie sortowniczej,
a następnie kierowany do prasy belującej. Sprasowane bele po uprzednim zważeniu są transportowane do magazynu surowców wydzielonych w sortowni. Natomiast pozostałości po doczyszczaniu frakcji w kabinach sortowniczych stanowią komponent do produkcji paliwa RDF. Pozostałość odpadów po sortowaniu stanowiąca balast kierowana jest do automatycznej stacji załadunku kontenerów w celu zdeponowania na składowisku. Frakcja drobna od 0 do 80 mm kierowana jest do kompostowni po uprzednim wydzieleniu za pomocą separatora metali żelaznych. Procesowi kompostowania podlegać będzie frakcja organiczna odpadów wydzielonych w procesie sortowania oraz selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji, tzw. zielonych. Za pomocą ładowarki kołowej przygotowany materiał wsadowy wprowadzony jest do bioreaktorów, gdzie następuje proces kompostowania. Zakład Gospodarki Odpadami SA przyjmuje około 270 ton odpadów na dobę, z czego około 40% będzie kompostowane w bioreaktorach, w których proces trwa około 14-28 dni. Zautomatyzowany system intensywnego kompostowania w 11 zamkniętych komorach bioreaktorach pozwoli na otrzymanie bezpiecznych dla środowiska produktów – kompost biostabilizat. Zastosowany system kompostowania stwarza optymalne warunki do prowadzenia procesu intensywnego dojrzewania. Przebieg procesu w bioreaktorach prowadzony jest automatycznie na bazie pomiarów ilości powietrza procesowego, jego ciśnienia, temperatury, wilgotności oraz parametrów i wilgotności materiału wsadowego. Poprocesowe powietrze oczyszczane jest dwustopniowo za pomocą płuczki chemicznej oraz filtra biologicznego. Po fazie intensywnego kompostowania w bioreaktorach kompost usuwany jest za pomocą ładowarki i układany na placu dojrzewania, a następnie formowany w trójkątne pryzmy. Następuje tu faza dojrzewania, która trwa maksymalnie 12 tygodni. Podczas leżakowania pryzma jest regularnie przerzucana i nawilżana przez przerzucarkę. Po okresie dojrzewania kompostu jest on przesiewany za pomocą sita bębnowego. Dojrzały kompost będzie używany do nawożenia i wzbogacania gleb, a także do rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów.